Od 15 do 19 lutego dzieci, które skończyły 6 lat, zapraszamy na sportowe ferie zimowe, czyli 2 godziny ruchu od 10 do 12. W poniedziałek, środę i piątek zajęcia będą odbywały się w budynku COSiR między stadionami, a we wtorek i czwartek na lodowisku przy ZSP nr 1. Zabawa będzie darmowa, trzeba tylko pamiętać o sportowym stroju i obuwiu. Bezpłatne atrakcje przygotował też Kadek. Warsztaty będą odbywały się przy ulicy Długiej 31 i w Strzelnicy. Mile widziane są nie tylko dzieci, ale też ich opiekunowie. Zapraszam wszystkich Państwa ze swoimi milusińskimi, abyście odwiedzili nas, popróbowali innego aktywnego sposobu spędzenia czasu. Nie siedźcie przyśrubowani do telewizorów. Zacznijmy od ulicy Długiej. Tu od 15 do 25 lutego w programie m.in. projektowanie przytulanek, nauka karate i samoobrony, gra na perkusji i zajęcia muzyczne oraz gry strategiczne. Jak co roku dużo będzie się działo też na Strzelnicy, gdzie na pierwszym miejscu jest ekologia, kultura i sztuka. Wśród nowości dzień poświęcony pszczołom czy akcja karmnik i obrączkowanie ptaków. Tutaj w Strzelnicy jest bogactwo różnorodnego ptactwa i chwytanie tych ptaków w odpowiednie sieci pod okiem ornitologa, obrączkowanie, rozpoznawanie płci, co jest ciekawe, jak również tkanki tłuszczowej, potem wypuszczanie. Przez dzieci mają możliwość z takiej ochronki wypuścić sikorkę czy kowalika, bo tutaj jest bardzo dużo tych ptaków. Udało nam się również dzięcioła ostatnio złapać. Myślę, że będzie bardzo dużo atrakcji. W planach jest też Dzień Kaszubski, czyli nauka haftu oraz wspólne gotowanie i oczywiście smakowanie lokalnych przysmaków. Zajęcia będą odbywały się od 15 do 26 lutego. A kinomanom polecamy wizyty w kinie Remus, gdzie podczas ferii odbywać się będą przed- i popołudniowe seanse filmowe dla dzieci i młodzieży. Poza tym 24 lutego o 16 na scenie spektakl dla najmłodszych Smok Wawelski.